Siemanko, z tej strony Szaman dla Rap News.eu. Dziś przeprowadzę wywiad z Kubą Knapem. Zapraszamy. Chłodne światła neonów, monopol obok domu, monochromy ich oczu, designerskie wzory ich mebli. Po co mam włodzić taki obraz? Orwellowska wojna domowa, to moja Polska, spita i wbita na obcas właścicieli osiedli. Jestem ponad, widzę więcej, gdy zamykam oczy, widzę serce. Za biurowca wygląda słońce, żeby rację mi przyznać. Uśmiecham się do niego, zanim się schowa za następne. Znam natury prawa odwieczne, rysowane od cyrkla. Czas jak zawiesina, lepka co krępuje ruchy nam. Umysł jak morderca serca skrobie analizy. Nowe tryby w głowie, skrzyd pod powiekami sprzydza świat. Nic dziwnego, że milczysz ciągle, gdy zasady gry już znasz. Dalekie światy, którym każdy z nas pochwały śle. Między wzrokiem a ekranem smutna, cicha przepaść. To co znamy odsuwamy, goniąc to co chcemy mieć. A ja się pytam, jak bardzo jesteś tu i teraz. Jednego dnia przeżywam jeden dzień, a memento mori zawsze przed KWDP. Przez podróż do kresu nocy, przemilczenia w niebo głosy, powrót do brzegu dnia i dobrze mnie tu jest. No, siema, Szaman, siema. Ostatni raz widzieliśmy się a propos premiery twojej płyty Baywatch. To znaczy, rozmawialiśmy już po premierze, chyba z tego co pamiętam, tak? Teraz będzie niedługo premiera kolejnej. Tak. No tak, no nie będę dementował, masz rację. A co mam o płycie powiedzieć? Znaczy, no zacznijmy od tego, jaki tytuł? Tytuł jest Najlepsze wyjście. Dokładnie, czyli najlepsze wyjście, do czego nawiązuje, powiedzmy, ten tytuł? Do życia. Tu się składa wiele czynników na to, a szczerze mówiąc to ja ten tytuł wymyśliłem dużo wcześniej niż mi się wyjścia różne, przejścia i tak dalej zaczęły dziać. Mi się właśnie wydawało, że ten tytuł to jakoś powstał, ale to jakieś moje tam wrażenie, że powstał wtórnie po tym, jak już zrobiłeś materiał, że ci się tak złożyło, że to było najlepsze wyjście. Ja ci powiem tak, jakoś zacząłem ten w ogóle ze Szczurem nagrywać, to zaraz dojdziemy do tego po co. Zacząłem ze Szczurem nagrywać to w lipcu zeszłego roku, bo jakoś tam na Jana po prostu się ustawiliśmy, że hip-hop. I ja już tam jakoś w kawałkach, w podbitkach krzyczałem, że o, najlepsze wyjście, bo tak sobie ubzdurałem, że prawdopodobnie tak se nazwę. A potem był, wiesz, idealnie mi to pasuje, nie? Jakby, bo tutaj mamy przejście z Alko do kempów, mamy kurwa przejście z Alko do trzeźwości, nie? I w ogóle, kurwa. Ogólnie, same zmiany. Najlepsze wyjście to też brzmi zajebiście po prostu. I myślisz, że przejście, te dwa przejścia, o których właśnie powiedziałeś, czyli z Alko do Hempu, Hemp Records, i z Alko do trzeźwości, to są dwa najlepsze wyjścia, tak? Które ostatnio cię spotkały. Dla mnie to były najlepsze wyjścia, no bo gdzieś tam ten, a ja mówię o życiu, samym życiu, jakby to są składowe mojego życia, wiadomo, nie? To się dużo po prostu się zmienia, ogólnie rzecz biorąc, no, już jakby ten, ale no tak. I to było dla mnie najlepsze wyjście. A i też, kurwa, nagranie dwupłytówki dla mnie też jest najlepszym wyjściem teraz, bo tak sobie czułem, nie? Dużo się nazbierało, jakby też przemyśleń, tak, i różnego rodzaju też doświadczeń życiowych, nie, związanych z tymi zmianami. Pierwszy raz klip, który widzieliśmy na początku, jest taki, jakby to powiedzieć, jak go zobaczyłem, to widać, że jednak podskoczyłeś jakby o level troszeczkę. To znaczy, jest to taki troszeczkę... No, same plenery, które tam są. Gdzie to było w ogóle kręcone? To było w Barcelonie kręcone, bo odwiedziliśmy po prostu mojego kumpla Zembera, za co dziękuję Piotrze, który mieszka w Hiszpanii, a teraz już nie. W sensie już się sprowadził do Polski, więc zajebiście. No i poszliśmy sobie na wycieczkę 3-dniową po Barcelonie, a jak już tam byliśmy, to i kamerę wzięliśmy, nie? To i klip powstał. To i klip. No, klip fajny, bardzo mi się podoba. Czy będą jeszcze jakieś singlowe w ogóle z tej płyty, z której planujesz coś w ogóle?
No tak, to już jest porobione i pewnie część z tego to wyjdzie, a pewnie nawet jak już wyszedł ten wywiad, to i potem będą też jakieś klipowe akcje już bardziej spontaniczne, a może i bardziej dopracowane. Ale też planujesz wyjazdowe? Nie, raczej widzisz. Z tymi wyjazdami to i tak jest w ten sposób, że jak kręciłem klipy w Olsztynie, to i tak tam byłem. Jak kręciłem teraz w Barcelonie, to byłem u ziomka. Ja nie chcę się wyjeżdżać specjalnie, żeby nagrać klip. Kurwa. Tak czy inaczej jeździsz, a kamera się pojawia za tobą, tak? Która relacjonuje twoje życie po prostu. No właśnie, gdzieś tam jest dron lata, kurwa, jak na kempie w tym roku i se kręcą chłopaki. No dokładnie. Jak ci się do tej pory układa, jak przeskoczyłeś z Alko do Hemp Records? Jak ci się układa? Szczerze mówiąc, jakby wpływ na moje życie to ma tak naprawdę żaden, nie? Bo tylko mi się twarze zmieniły a propos gadek na tematy wytwórniane, nie? Współpracy. A tak ogólnie to mi się dobrze układa. Chociaż ja tutaj dużo bardziej zawdzięczam to trzeźwości ogólnie niż zmianom tego typu, nie? A z wytwórnią to też jest tak, że jak chcę się nauczyć to biznesu trochę, a nie nauczę się biznesu czy czegokolwiek się nie nauczysz, jak znasz to tylko z jednej perspektywy, nie? Więc ja tą zmianę zrobiłem dla siebie, bo gdzieś tam poczułem wewnątrz, że pora se zmienić otoczenie właśnie, nazwijmy to biznesowe. Chociaż to słowo jest niefortunne mocno, ale... No, znaczy, używajmy go. Używajmy go, bo to jest jakby najbardziej adekwatne. Tak. Czy na twojej płycie, czy teraz na tym wydawnictwie, które się pojawi w październiku, tak? 13. Pojawiają się twórcy związani z Dilgangiem? Są tam Felkingi jakieś? No w zasadzie to zrobiliśmy taki numer co jakie słowo ja to użyłeś? Feltingi? We trójkę czy we trzech? Odbije się echo. No, dokładnie. We trzech zrobiliśmy numer ze Szwedem i z Bilonem. To jedyny? Jedyny w tej kombinacji, nie? To jedyny, tak. Jasne, znaczy rozmawialiśmy wcześniej, ale... przepraszam, Ryfa jeszcze jest na płycie. Rozmawialiśmy tutaj poza kamerami trochę a propos muzyków, którzy jakby wyrzucili swój kamyczek tam też do produkcji tego. Wspomnij kilku, to znaczy, bo tam z tego co wiem to jest masa, nie? Masa, powiedzmy, wiesz. Tak, zacznijmy od tego, że są to tam ziomale. To jest przede wszystkim, zacznijmy od podstawy, czyli może od bitu, od groove'u. Nie, tam producentów to akurat też sami ziomale, ale znani ziomale, nie? Mogę ci wymienić, tylko nie... No returnersi na pewno, tak? Na więcej niż na jednym. Tak, są returnersi, jest Jorguś Killer, jest Młody, Meridialu, Heavy Mental, jest Szwed, jest OR. No i widzisz, bo to ci to jest zioło. Deszcz. Dobra, lecimy dalej. To mam wiedzieć, ty dwie. Tak, lecimy dalej z tymi z instrumentalistami. Jest, tak? Taki tajemniczy producencki duet pod tytułem Zły Przykład. Co ja nie powiem oczywiście, kto to jest. Nie, ale to już... Ale nie powiem. Nie powiem. No a instrumentaliści, zaczynając od groove'u, czyli od basu, to jest niezawodny basolog w dwóch numerach, z tego co pamiętam. Choć chciałem go do wszystkich angażował zawsze, tylko że nie ma na tym. Przyjdą takie czasy jeszcze, nie? Jest Kieras oczywiście z gitarką swoją. Dołączył jakby w międzyczasie też na życiowej drodze Aleksy. Tutaj wspólni znajomi nasi siedzą od gitarki i też włożył funk'u do tej płyty więcej, bo się dobrze czuję w takich klimatach. Jest Marcin Gańko od Dęciaków razem z bratem od trąbki. Nie pomnę imienia, teraz nie chcę przekręcać, nie? Czego? Czyli raczej masa ludzi, dużo jednak tego wszystkiego. Mam wrażenie, że jak tam odsłuchałem, że tak powiem, próbki, prawda, tego materiału,
W ogóle twoja trzeźwość, że się tak wyrażę, nie ma większego wpływu tak naprawdę na twoją twórczość. No pomijając, że to, że od czasu do czasu tam o tym wspominasz, ale jakby jeżeli chodzi o flow, jeżeli chodzi o całość, to jakby nie zauważyłem zmiany stylu w żaden sposób. Gdzie czasem to jest widoczne. W sensie, jakby... Ja chyba wiem, o co ci chodzi, no, ale to tam... Ale to jest dalej takie samo płynięcie jakby. No bo ja, inaczej. Ja na przykład w kwestii muzycznej, to co ja zauważyłem, to jest na pewno kurwa to, że... To jakby nagrywając nawet w studiu czułem, że... Mniej wysiłku wkładając mniej wysiłku, uwalniam więcej charyzmy niż wiesz, kiedyś tam jak sobie... No bo jednak tak człowiek to męczy trochę, nauk męczy, nie? Tak, no to ja to słyszę właśnie, że jest luz został, a za to charyzma zyskała i myślę, że tekstowo... No na pewno tam kurwa teraz świruję mądrale trochę czegoś. Trochę tak, bo potężnie. Ale... Nad niektórymi, powiem ci, wersami trzeba się dwa razy zastanowić. Mam nadzieję, że mi się to udało tam, no ja taki jestem, no kurwa, że muszę coś mądrego pierdolnąć, ale staram się to robić w ten sposób, żeby to nie było przytłaczające, nie? Faktycznie, żeby tam te mądre rzeczy gdzieś tam górnolotne, one były na zasadzie, że zostajemy przy ziemi i czasem jest odskok tam po te niebieskie migdały, nie? W niebo. Tak, żeby to nie bo ja nie chcę być kurwa przemądrzały, nie? A mam takie zapędy na co dzień, jak mam gorszy humor, to zaraz zaczynam pierdolić jakiś derzmały, wiesz, o tych rzeczy, o Jurkowskiego. No wiem. Czasem oglądam te wywiady, czasem mówię, co ten gość pierdoli w ogóle? Nie jest tak źle, mam wrażenie, że chyba ten nasz ostatni sprzed, no ile to było, z rok temu? Nie cały rok temu. Nie. To jakoś tak nie było, nie, nikt tam chyba nie odebrał tego jako mądrzenie się. Było raczej na luzie, tak jak i teraz. Jakie plany ogólnie, jak ta płyta wychodzi w październiku, ruszasz z koncertami? No to ja się nie zatrzymałem przede wszystkim, coś było rzadziej trochę, ale nigdy stop, nie? A teraz no już kombinujemy tą jesień. Myślę, że wiosnę kombinujemy, a no kurwa, tu się pochwalę, że koncertowo też ta trzeźwość działa, wiesz, moc jest razy 300 po prostu, a nie tam bez podpierdółek, no to zupełnie inny przelot. Naprawdę. Jak ja cię widzi, jak grałeś przed w Proximie bodajże, nie, chyba przed polską wersją, tak było, to byłeś już trzeźwy wtedy? No byłem 2 tygodnie trzeźwy. Ogień wtedy był straszny, pamiętam. No to... Ja byłem pod sceną i nie byłem trzeźwy, pamiętam, że krzyczałem do ciebie, no siebasz, a ja w ogóle ledwo naprawię na to, że dobrze było. No, ale nie, ogień był straszny, widać to rzeczywiście, no kondycja jednak, tak, sceniczna, to na tym zyskuje na pewno. No w chuj. To od razu zapowiem, jest 25 listopada w remoncie koncercik premierowy, no i myślę, że tam ogień zrobimy po przeokrutny. Będę, pewnie. Taka historia jest, że my w remoncie graliśmy taki pierwszy koncert. Koncert to graliśmy w remoncie u wujka Samozło na jakiejś bibie. A kto będzie z tobą tam w tym remoncie teraz? No ziomale. Ta sama ekipa co zawsze. No. Ale właśnie spod znaku Hemp Records, nie? Słucham? Teraz spod znaku Hemp Records. Myślę, że chłopaki wpadną, aczkolwiek ja tak bez podpierdółek, bo szczerze mówiąc, jakoś tam specjalnie nie będę ich na siłę tam zaciągał, nie? Raczej biorę swoją ferajnę starą i robimy my sobie hip-hop, a kto będzie chciał, to sobie wpadnie. Myślę, że tam hip-hopowej braci też się zbierze, no bo jest siłą rzeczy. Z chłopakami z twojej wcześniejszej twórni jakby otrzymujesz kontakt cały czas? Masz z nimi kontakt? Tak, i to raz na ruski rok, nie? Ale normalnie po ludzku, bez żadnych tam kurwa kwasów. Sympatyczny, bez kwasów. No i elegancko tak powinno być. To jest jakby jeden z niewielu kurwa przypadków, o których słyszałem, że ktoś się rozstaje w zasadzie bez takowych kwasów, nie? Moglibyśmy to rozwinąć do jakiejś kurwa właśnie puenty tego typu, stary, że
jak my chcemy robić, już nazywajmy to dalej biznes, kurwa, w Polsce, ktoś zapowiadał, wiesz, kto to zmieni? Hip-hopowi biznesmeni, nie? No ja się dziwię, że ja tak, kurwa, menel to mówię, nie? To jednak to wymaga, kurwa, trochę dojrzałości już takiej, wiesz, po prostu ludzkiej, nie? Tu sobie my jeden robi przysługę taką, drugi taką, zarabiamy na tym pieniądze, to traktujmy się poważnie, nie? No i po ludzku, tak? I jednocześnie po ludzku, nie jak baby, że kurwa, wiesz, założymy takie same bluzki i nagle się pożremy, stary. I nie dość, że bluzki zniszczone, to jeszcze nikt nie zarobi przez następne pół roku, bo smród zostaje. I tutaj teraz te wszystkie twoje fanki, wiesz, kurwa, które to oglądają, no to Kuba, co ty pierdolisz, wiesz, jakie baby, wiesz. No, baby klasyczne są. Znaczy tak, bo to jakby... Wiesz, o co mi chodzi, tak, jest, wiesz, stereotypowe, tak? Mnie to tam, no, tak, co, tak porównanie, ale mnie to denerwuje, to właśnie krytykanstwo takie, szukanie, kurwa, sensacji, że o, na pewno coś tam się stało, na pewno to, a może ten. I kurwa się sami te debile nakręcają, nie rozumieją, że tu się pewien etap zakończy. My sobie podaliśmy ręce kulturalnie, mówimy z Bogiem, idziemy dalej. Każdy w swoją stronę jakby to działa naturalnie, nie? Jakby to miało być jakaś kurwa sensacja z tego, przecież to jest normalne w zasadzie, nie? Jakby to się powinno odbywać, nie? Teraz norma jest czymś nienormalnym, tak, wręcz, jakby nie? Bolec miał smartfona w dzisiejszym czasie, mówi, ty, Spice Girls się rozpadły, nie? Rudolf, jadła za dużo czekolady, kurwa, nie? Oni tego szukają, kurwa, a zapominają, że my tu poważne sprawy robimy tak naprawdę. No ale tym się, wiesz, cała ogromna rzesza jakby młodych odbiorców tej muzyki żywi przez portale niektóre, tak, które rapem się zajmują. Takie pudelki trochę, no nie oszukujmy się, tak. Jakby to się napędza, no, chociaż, tak? Chociaż wiesz, to tak z tymi portalami jest tak jak z samym rapem, że to tak naprawdę nie twórca tworzy środowisko, tylko odbiorca. My po cichu sobie robimy swój produkt muzyczny, a jak tego słucha 1000 normalnych osób, czy jak tego słucha 100 tysięcy ludzi właśnie tego pokroju, którzy tam szukają afer, no to tu się tworzy coś, nie? A teraz z zupełnie innej beczki. Przeczytałeś ostatnio jakąś książkę dobrą? No, przeczytałem. Ostatnio. Mówię ostatnio. Przedwczoraj skończyłem pierwszy tom Potopu, stary. Bo se wróciłem za poleceniem ziomala i... No, może się to wydawać śmieszne. No. Oprócz tego, że tam a propos historycznych wczutek dużo można fajnych rzeczy wywnioskować. To przede wszystkim język polski, który tam płynie po prostu, wiesz, takim niesamowitym vibe'em, że ja czasem sobie to czytałem na głos, nie? Żeby to wybrzmiało po prostu, te wszystkie kwestie, tak, niesamowite. Ja. Shogun, aha. Za barem, dokładnie. Ty na piwo, za sterem. Ja. Stawiam beja, naprawdę. I na tym polu trwam. To osiedlowy blues, jak nas i oludara. Jak złą pasę przerwać, ją kłamstwem przedłużyć. Porozum do głowy polazłem. Taka bajka. Brudny trampek i stara skara, mnie nie kupisz. Bo pozaszywałem se w kiermanach dziury. Umiem czerpać z natury, bo z dziada pradziada tu te same prawa są, tylko nowe mury. Między drapaczami chmur swojski przeciąg. Coś te chmury drażni, one się wcale nie cieszą. Brzemienną w skutki burzą stuchu, niech uczy dzielnia za dzielnią. Posmutniał bejco, z pobożnym życzeniem idzie dalej. Z marzeniem, żeby ludzie sobie przypomnieli, że nie ma zysku bez ofiary, syfu bez przyczyny, ognia bez diablicy, szczęścia bez nadziei. Opowieści z zamaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo. A co jakie jest, to już sam musisz wiedzieć. Opowieści z zamaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo.
W ciasnym kręgu lubimy się prześcigiwać. Chcesz się ponabijać? Mamy dla ciebie zwierciadełko. Po widno kręgu wiara u nas lata i siła. Jaka by nie była, to właśnie nasza codzienność. Łączy nas pasja do robienia dobrych rzeczy, a nie do robienia dobrych ludzi w wałach. Niby obiecałem mej ojczyźnie nie wytrzeźwieć, ale ja nie kofta i nie dla mnie nafta. Mądrzy ludzie mi mówili, że dobrze wiedzieć i dobrze wiem. Przez to mogę trochę nie chcieć. Urodziłem się półmartwy, żeby było śmieszne. I nic śmiesznego kręcę od pierwszego klapsa. Wiozę się jak kaszlak, obiekt mam wszędzie. I faktycznie czasem rośnie las tam. Mówią, że to rzeczywistość nas otacza. Potem się okazuje, że otacza nas kraj. Opowieści z zaparu kontuaru. Ile z tego weźmiesz do siebie? Mówi, nie ma mądrych, też nie bardzo. A co jakie jest, to już sam musisz wiedzieć. Opowieści z zaparu kontuaru. Ile z tego weźmiesz do siebie? 13, tak? 13 w piątek października wychodzi ta płyta, to będzie płyta dwupłytowy w zasadzie, tak? Albo się najlepsze wyjście pisze takie najdwalpsze, bo jak dwa LP, że wyjście. No, jak gra słów taka. Mój grafik Miszkin się jebnął i napisał najelpsze wyjście. Stwierdziliśmy, że mógł zamienić na E na dwa i będzie git, żeby zasygnalizować, że dwupłytowe. Jedna jest na produkcjach Szczura. Od chłopaków z JWP, a druga jest na ziomalach, o których mówiłem. No i to na Szczurze to jest pierdol hip-hop, nie? To jest tam jeszcze... Pomijając to, że ja jeszcze piłem wtedy, jak tą płytę nagrywałem, no tak, bo to ale było... już czuć to, że tam się zmienia wszystko i budzi się determinacja, więc jest tam pierdol hip-hop, po prostu drzwi z kopa do najlepszego wyjścia roztworzyć, nie? No tak, bo to chyba właśnie to na Witać Szczura to zaczynałeś nagrywać już dawno, no. To chyba jak się pierwszy raz poznaliśmy, to już ty mówiłeś chyba coś na ten temat. No tak, no, wtedy, w lipcu zeszłego roku to ruszyło jakoś, nie? No dokładnie. A to fajnie, bo tam na Szczura, jakby do Szczura się nikt nie dokładał, to znaczy jakimś brzdąkaniem. Nie, tam surowizna, jest DJ Gram, jest Greg i jest Lazy One z DJ. I tyle. Skreczy dużo? Dużo skreczy? No, w trzech numerach. A, no. Ale to spoko, znaczy no, DJ-je dobrze, więc kurczę, dobre pierdolnięcie też będzie. Płyta jaka jest, to sobie usłyszycie i proszę ją kupować, wiesz. Nawet jak mówi dwie. Klasyk, no. Nawet dwie, no. W dobrych sklepach muzycznych i w tych gorszych też, nie? Wszędzie to będzie dostanie. Można. No przez internet na pewno też. Nie? Przez internet i kto tam ma te Spotify czy coś, to też tam można kupić, ale ja wolę, żebyście tego nie kupowali w ten sposób, nie? To jakimś... Bo my jesteśmy szanujący się hip-hopowcy i kupujemy fizyczne wersje, ponieważ żyjemy w świecie, w którym materia jednak istnieje. Nie? I... No i fajnie mieć jednak, nie każdy ma żyłkę kolekcjonera, ale ja mam tak na przykład, że ja czuję pewien zadowolenie, jeżeli mam to w ręku i sobie mogę postawić na półce i sobie wyjąć i zobaczyć książeczkę na przykład, tak? No właśnie, to jest tak jak różnica między gotówką, a tam cyferkami w internecie, nie? Że już pomijają wartość jednej i drugiej. Nie, no. Nie, ale to też wynika, z pewnego rodzaju jakiegoś też traktowania, nie? Muzyki. Nie jako coś, tylko jako też jakby realnego czegoś, nie? Czegoś namacalnego wręcz, tak? Co można sobie. No tylko, że to też zależy, bo niektórzy mają jakby tą żyłkę kolekcjonerską, a niektórzy pierdolą i wolą się internetu ściągnąć, nie? No ja powiem ci z takich sytuacji, to też. Miałem kilka takich, że podchodzi jakiś tam na mieście do ziomuja, żeby tam piątkę zbić czy zdjęcie zrobić. Ty, zrobimy zdjęcie? A ja tak na nim wstaję i mówię, a płytę masz? A on tak, no nie. Ja mówię, co nie będzie zdjęcia? A chcesz kupić? Tutaj jest sklep za rogiem. I co, jakie reakcje na to? Ty, no kiedyś ktoś kupił, powiem ci nawet tak, bo gdzieś tam wychodziłem od Emila ze sklepu, z tego kondzia AK-47 i miałem w plecaczku płyty i mówię, nie, a płyty masz? Nie mam. A chcesz kupić? I wyjąłem z plecaka i gościu kupił, no. No, czyli... To podpisałem wtedy elegancko, no bo to jest ten, no, a jak John zna z YouTube'a, to wiesz, to nie zna mnie, no. No. Dobra, to teraz możemy już te parę słów do... naszych widzów powiedzieć, tak, na sam koniec, od Kuby.
chyba nie mamy. Nie, to, ja się co nie, to trzeba. Myślałem, teraz przebiegał. Nie, no po pierwsze to kupcie płytę, wychodzi 13 października w piątek. 13 piątek, szczęśliwy dzień mojej babci podobno, więc bardzo fajnie. Kupta. A po drugie, z racji tego, że nam wyszedł głupkowaty wywiad, bo mamy dobre humory, to ci powiem, że w dzisiejszych czasach ludzie nie mają czasu na cierpliwość i to bardzo złe jest. O, taka złota myśl na sam koniec. Dobra, i tym optymistycznym akcentem, pozdro. Tak, cierpliwie słuchajcie, cierpliwie kupujcie i żyjcie z cierpliwością na co dzień i ogólnie rzecz biorąc. Się opłaci i poziom mądrości trzeba poziomem głupoty wyrównywać, bo inaczej się wszystko spierdoli. I to się równowaga nazywa. Dzięki tak ci. Tak jest. Dzięki.